Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jako obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo Pańskie. Tak rozglądam się, patrzę na wasze twarze, która twarz jest posępna. To znaczy, że ktoś nie pościł dzisiaj. Bo jak mówi nam Ewangelia, przybierają wygląd ponury ci, którzy poszczą, żeby ludziom pokazać, że pościli. Trochę taki paradoks tam się rodzi na początku tego Wielkiego Postu, kiedy wydaje nam się, że czas postu to taki czas smutny, że to trzeba głowę zwiesić. Okazuje się, że Jezus nie nakazuje nam przybierania postawy ponurej, ale przede wszystkim z radością wchodzić w ten czas, w których mogą się dokonać wielkie rzeczy. Święty Bazylii w swoich kazaniach post ukazuje przede wszystkim jako środek do walki z grzechem. Stosując ten środek w walce z grzechem, mówi święty Bazylii, powinno się być pogodnym i pościć z uśmiechem, a nie jak jakiś aktor pozować na wielkiego ascetę. W przeciwnym razie, mówi Bazylii, post nic nie pomoże. Moi drodzy, na samym początku mamy w tej Ewangelii, w tym Słowie Bożym to wskazanie, że to, co robimy w poście, to jest przede wszystkim sprawa naszego serca i sprawa naszego wnętrza. Chociaż trudno nie oprzeć się pokusie i to pewnie nieraz będziemy czynić w ten czas Wielkiego Postu, że będziemy próbowali zewnętrznie w jakiś sposób nadać sens tym dniom Wielkiego Postu. A przede wszystkim liczy się postawa wewnętrzna. Nie zaciemniaj więc oblicza. Jaki jesteś, takim się pokazuj. Nie przebieraj się za posępnego, goniąc za sławą z tego, że wydajesz się wstrzemięźliwy. To jest, moi drodzy, co nam pokazuje Bazylii, bo to kolejny cytat z jego homilii. Święty Bazylii pokazuje nam, jak wielka w czasie Wielkiego Postu jest pokusa pokazywania na zewnątrz wiele rzeczy, podczas gdy wewnątrz wiele spraw jest zamkniętych i oszukanych. Dlatego dzisiaj Jezus
mówi i daje nam obraz izdebki, czyli takiego miejsca ważnego na ten czas Wielkiego Postu, o czym chcę powiedzieć dzisiaj, patrząc na tę Ewangelię. Ale nim do tego dojdziemy, kiedyś Ansel Green, benedyktyn, w swojej książce zatytułowanej Post modlitwą ciała i duszy, wspomina taką historię, że pewien ich współbrat z ich zakonu podczas jednej z dyskusji na temat postu przytoczył czyjś pogląd, że chyba lepiej byłoby nie pościć i być w dobrym nastroju, niż poszcząc i być dla innych jak kula u nogi. Myślę, że trochę znamy to z własnego doświadczenia, że jednak człowiek głodny to trochę bardziej zdenerwowany. I może ktoś z was dzisiaj poszcząc już tego doświadczył, że jak nam się odbiera jedzenie, czy odmawiamy sobie jedzenia, to trochę bardziej nerwowi jesteśmy i rozdrażnieni. I dalej mówi, przecież wtedy towarzyszą człowiekowi jakieś kaprysy. Jeżeli przez złe humory schodzimy z naszej drogi po to, by dobrze zjeść i wypić, to nigdy nie poznamy samych siebie. I teraz owy benedyktyn Ansel Grimm pyta, czy tylko wtedy mogę się czuć dobrze, gdy jem i piję? To jest pytanie o post. Czy my tak ograniczamy swoje życie tylko do tego momentu, że mogę być szczęśliwy, gdy jem i piję? I ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że niekoniecznie, że można być szczęśliwym nawet wtedy, gdy zaczynam sobie pewnych rzeczy odmawiać, gdy zaczynam sobie z pewnych rzeczy rezygnować. I teraz mamy ten obraz izdebki. Kiedyś, moi drodzy, dawni benedyktyni, w ogóle dawni mnisi, rozpoczynali walkę z nałogami i każdym innym grzechem od postu. Jeżeli ktoś miał problem z jakimś grzechem, zaczynał najpierw pościć. To była pierwsza podstawowe narzędzie walki z grzechem. Oni to ładnie nazywali, że to są ich wrogowie duszy. I walka, którą mnisi rozpoczynali przez post, była przede wszystkim walką z największym wrogiem, który siedział w człowieku. I teraz dopiero poszcząc, i to jest bardzo ciekawa rzecz, odkrywamy tak naprawdę, kto jest naszym wrogiem. Dopiero gdy zaczniemy pościć tak naprawdę, odkryjemy, z czym my, ja jako człowiek wierzący, mam największy problem. I w poście mogę spotkać się z wrogiem mej duszy, czyli z tym wszystkim, co mnie trzyma w potrzasku, co sprawia, że nie mogę i nie umiem dzisiaj być szczęśliwym. Przez post każdy z nas ma szansę odkryć, co nas tak właściwie trzyma i czym my naprawdę żyjemy. I teraz, gdy zaczynamy pościć, gdy zaczynamy sobie odmawiać kolejnych rzeczy, tych wszystkich zniewoleń, możemy dopiero zobaczyć, co nas tak naprawdę w życiu zaślepia. Poznajemy i zaczynamy poznawać najgłębszą prawdę o sobie. Ansel Grimm, wspomnianej przeze mnie książce, tam napisał takie bardzo ciekawe zdanie, w którym mówi tak, poszcząc, odrzucam maskę leżącą na moich skotłowanych uczuciach i myślach. Moi drodzy, to jest taka ważna rzecz w tym dzisiejszym obrazie izdebki. My nam się wydaje, że izdebka, o której mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, to jest takie miejsce, które sami sobie wybierzemy. A najłatwiej to sobie skojarzyć tak, że ta moja izdebka to takie miejsce, gdzie mi się tak najlepiej modli. Nikt mnie nie zaczepia, nikt nic ode mnie nie chce, ja tam sobie mogę być tak sam na sam z Panem Bogiem. Teraz, moi drodzy, jeżeli popatrzymy na to w duchu Wielkiego Postu i tego, co mówi święty Bazylii, podaje tradycja benedyktyńska, nasza izdebka to jest to miejsce, w którym mamy odkryć prawdę o sobie, a nie poczuć się wygodnie. I teraz, moi drodzy, to jest właśnie też wymiar i sens postu, który podejmujemy w tych najbliższych dniach. Nie chodzi o to, żeby również pod względem jedzenia stworzyć sobie komfortowe warunki i sytuacje. Chodzi o to, żeby stworzyć sobie taką izdebkę, gdzie wyjdą na jaw wszystkie zamysły naszych serc, gdzie się objawi nasz największy wróg, z którym chcemy walczyć. I dlatego
mówi Ansel Grimm o tych wszystkich maskach, które leżą na naszych skotłowanych uczuciach i myślach. I moi drodzy, to co zaczynaliśmy na początku, na twarzy można widać, może być widać jedno, ale w sercu może być coś zupełnie innego. I dzisiaj wielu z was doskonale o tym wie. I w ten sposób, dzięki temu, że pościmy, może się wyzwalać wszystko, co w nas tkwi. Gdy zaczyna człowiek pościć, i tak mówi tradycja Kościoła już od wielu wieków, zaczynają wychodzić na jaw nasze niespełnione marzenia, nasze wszystkie tęsknoty, nasze namiętności, nasze myśli, nasze powodzenia, nasze niepowodzenie, nasza chora troska o zdrowie, o to, co czujemy, co żyjemy, czym żyjemy, ile smutków mamy w sobie nagromadzonych, ile rozczarowań do ludzi i tak dalej, i tak dalej. I teraz, moi drodzy, żeby to wszystko wyszło z nas, trzeba zacząć pościć. To znaczy, trzeba stanąć w sytuacji głodu i pewnego braku. My dzisiaj od tych rzeczy najtrudniejszych uciekamy właśnie poprzez taki zewnętrzny komfort, żeby zjeść, żeby się napić, żeby mieć wszystkiego pod dostatkiem. I moi drodzy, wrócę do tego jeszcze raz. I tak przez te wszystkie nasze wygodne rzeczy i sprawy nakładamy maskę, która leży na naszych skotłowanych uczuciach i myślach. W poście dają o sobie znać nasze wewnętrzne rany, które z trudem ukrywaliśmy za pomocą naszego zewnętrznego działania, tego, że dużo robimy, dużo pracujemy, zewnętrznie pokazujemy się z jak najlepszej strony, a tak naprawdę wewnętrznie jesteśmy ludźmi cierpiącymi. Jesteśmy ludźmi, którzy mają mnóstwo swoich wewnętrznych ran. I teraz, moi drodzy, to jest twoja izdebka, do której trzeba dotrzeć przez czas Wielkiego Postu. W Wielkim Poście nie szukajmy sobie miejsca, gdzie mi będzie dobrze się modlić i dobrze sobie odprawię drogę krzyżową. Bo to znowu będzie nakładanie kolejnej maski i kolejnego jakiegoś fałszu na to, co się dzieje we mnie w środku. Izdebka to jest takie miejsce i to jest to miejsce w nas, w naszym sercu, gdzie jest największa rana, gdzie jest największy twój ból, gdzie jest największy i pierwszy powód twego smutku dzisiaj w życiu. Czy smutku w małżeństwie, czy w rodzinie, czy gdziekolwiek indziej. I dlatego gdzieś tam idziemy w kolejne nasze wygodne sprawy, żeby zakrywać to, co nas boli wewnętrznie. I teraz post zmusza mnie, post zmusi cię do wejścia do twojej izdebki, nie pochodzenia po pokojach życia innych ludzi, bo my lubimy grzebać w życiu innych ludzi, a boimy się dotknąć własnego życia. Będziemy wchodzić w myśli, w relacje innych ludzi, a boimy się dotknąć naszych własnych. My będziemy innym doradzać, co mają robić, żeby im się małżeństwie poprawiło, a sami nie wiemy, co zrobić ze swoim. My będziemy innym doradzać, jak mają dzieci wychowywać, a sami jesteśmy bezradni wobec naszych własnych dzieci. I moi drodzy, dlatego ta dzisiejsza Ewangelia mówi nam wyraźnie, masz wejść do swojej izdebki, do tego miejsca takiego najbardziej skrywanego i bolesnego w twoim życiu, do izdebki, gdzie może odnajdziesz przyczynę swego grzechu, tego, z którym się borykasz już rok, dwa, pięć, dziesięć czy czterdzieści. I moi drodzy, dopóki nie otworzymy kolejnych drzwi i kolejnych, nigdy tam nie dotrzemy. I teraz rozpoczynając post, ja to odkryłem tak naprawdę niedawno, rozpoczynając post wcale nie musimy mieć sprecyzowanej intencji. Ja wiem, że to tak ciągle słyszycie, że trzeba mieć na post intencje, nie postanowienia, co będziemy zmieniać, co będziemy robić. Ale moi drodzy, żeby mieć postanowienie, najpierw trzeba odkryć wroga swojej duszy. Teraz robimy sobie postanowienia na Wielki Post. I tak naprawdę z czym my walczymy? Nawet jeżeli sobie postanawiam bardzo pobożną rzecz, chodzić co tydzień na drogę krzyżową, to ja teraz pytam każdego z nas, z jakim wrogiem duszy swojej chcesz walczyć, chodząc na drogę krzyżową? Wielu z nas sobie postanawia, że będzie pościło. Więc ja pytam, z jakim wrogiem duszy chcesz walczyć, poszcząc?
Wielu z nas sobie postanowił, że będzie chodziło na gorzkie żale co niedziela. Więc ja pytam, z jakim wrogiem duszy chcesz walczyć poprzez chodzenie na gorzkie żale? Bo jeżeli to ma być chodzenie dla samego chodzenia, to bardzo szybko minie ten post i nic się nie zmieni w naszym życiu. I nic się nie dokona. Dlatego bardzo ciekawa rzecz, że my tak naprawdę w Wielkim Poście czy przez poszczenie ma się dopiero pokazać nasz prawdziwy wróg duszy. To znaczy dopiero gdy zacznę pościć, odkryje się, z czym ja mam tak naprawdę problem. I dopiero później przyjdzie czas na działanie, jak z tym wrogiem duszy swojej walczyć. Zapytajcie dzisiaj siebie, czy wy znacie wroga swojej duszy? Kto jest waszym największym wrogiem wewnętrznym? Ja nie pytam z ludzi zewnętrznie, bo zaraz wymienimy milion ludzi, którzy z nami walczą, nas nie lubią i w ogóle robią wszystko, żeby nas skrzywdzić, a najszybciej w pracy albo w rodzinie. Ja pytam, kto jest wrogiem naszej duszy wewnętrznej? Z czym ty dzisiaj chcesz walczyć, rozpoczynając ten czas Wielkiego Postu? Bo jeżeli w sumie nie wiemy, to znaczy, że trzeba zacząć pościć. Bo dopiero poszcząc, odkrywam na serio i prawdziwie, kto jest moim wrogiem. Bo może się, moi drodzy, okazać, że my dzisiaj walczymy z kimś, kto nie jest tak naprawdę naszym wrogiem. Że my dzisiaj walczymy z czymś, co nie jest naszym pierwszym problemem życiowym. I ostatnia rzecz na koniec. Zmienić można tylko to, co się zaakceptowało. Zmienić można tylko to, co się odkryło w sobie. Moi drodzy, nie silcie się na to, że ja muszę mieć postanowienie na Wielki Post, bo już środa popielcowa, a ja nie wiem, co robić. Może to i dobrze, że nie wiemy, co robić. Bo może dopiero przez ten czas postu i mojego poszczenia dzisiaj, czy każdego innego dnia, odkryje się, kto jest wrogiem mojej duszy. I co tak naprawdę siedzi i kto jest tam w tej mojej izdebce. I gdzie mam największy problem. I co jest moim największym problemem. Bo niekoniecznie musi to być żona jak zwykle. I niekoniecznie musi być to teściowa jak zwykle. Bo okazuje się, że wróg duszy jest gdzieś w nas. Głęboko w nas. I to jest twoja izdebka. Ja wam życzę sobie i każdemu z nas, żebyśmy przez ten czas Wielkiego Postu dotarli do swojej izdebki, potwierali wszystkie drzwi, które skutecznie zatrzasnęliśmy za sobą, gdy się kończył jakiś okres naszego życia. Ja wiem, wielu z was boi się tam wrócić. Wielu z nas boi się wrócić do tych najtrudniejszych przeżyć, ale może dlatego, że to jest tak bardzo schowane, nieprzepracowane, niezmienione, nieprzemienione, dzisiaj sprawia, że nie umiemy żyć normalnie z ludźmi, że nie umiemy nawiązać normalnych relacji, że dzisiaj łudzimy się chodzeniem na drogi krzyżowej, gorzkie żale, wszystkie różne rzeczy, że to pomoże. Jak nie wejdziesz i nie znajdziesz swojej izdebki i nie odkryjesz prawdziwego wroga swojej duszy, ten post minie i znowu nic nie zmieni. I znowu będzie tak, jak było wczoraj, tydzień temu czy miesiąc temu. Nie bójmy się znaleźć swojej izdebki. To nie jest miejsce wygodne. To jest miejsce trudne. To jest miejsce bolesne. Twoja izdebka to jest ta najbardziej bolesna relacja, od której uciekasz. Twoje miejsce, izdebka to jest to miejsce spotkania z człowiekiem, z którym nie chcesz rozmawiać. Ale jeżeli tego nie zmienimy i nie nawrócimy siebie przede wszystkim, całe życie będziemy się męczyć i będziemy cierpieć. I będziemy tylko to wszystko przykrywać jakimś takim swoim zewnętrznym wygodnictwem. Post niech nam pokaże wroga mojej duszy. Niech zdejmie tą maskę, która leży na naszych skotłowanych uczuciach, na naszych myślach i na naszym zranionym sercu. Amen.